Urban w Bostonie. 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 Zapraszam na nowy odcinek. To jest kanał Urban w Bostonie. Są dobrzy ludzie w tym Bostonie. Słuchajcie, chciałem wykupić bilet na parkingu i podszedł do mnie pewien Polak i po prostu dał mi swój bilet, bo już odjeżdża. Zajebiście, dobrze się zaczyna w tym Bostonie. Boston, 35 tysięcy mieszkańców. Całe Borough of Boston liczy tych mieszkańców ponad 60 tysięcy, z czego 11% to przybysze z Europy Wschodniej. Polacy, Litwini, Rumuni i tutaj ich jest naprawdę dużo, a za nami piękna katedra z XIV wieku. Słuchajcie, naprawdę robi wrażenie, nie ma co mówić. W pięknym gotyckim stylu podejdziemy bliżej i zobaczymy, jak wygląda centrum tego miasta. Kościół St. Botolph. Kurczę, no jest wysoki, naprawdę. To jest, powiedzmy, taki punkt charakterystyczny na mapie Bostonu. Jak się zgubicie w Bostonie, to zawsze kierujcie się na to. Na ten kościół, na wieżę, to znaczy, że traficie do centrum. A jeszcze tak swoją drogą, tak przeszliśmy się właśnie kawałeczek centrum i wreszcie pojawiły się jakieś angielskie twarze. I powiem wam, no nie są to najciekawsze twarze. Są to takie twarze, że tak powiem, takie Harlesden, ale takie Harlesden w białym wydaniu. No i sam Boston to też takie Harlesden, bo w 2012 roku Boston został okrzyknięty najniebezpieczniejszym miastem. I teraz słuchajcie, dziwię się, naprawdę dziwię się tym wszystkim Polakom, co oni tutaj robią. Dlaczego akurat Boston? Jest tyle zajebistych miast. Manchester, Liverpool, jest Brighton, jest Londyn, słuchajcie, jest nawet Newcastle, Edynburg, kurczę, jest. A ludzie niektórzy postanowili, że wybiorą akurat Boston. Wiem w sumie dlaczego. Głównym jakby dochodem tego miasta jest rolnictwo. Tutaj dookoła miasta jest pełno pól, gdzie uprawia się kartofle, uprawia się kapustę. Przyjechali tutaj oni pracować głównie na farmie. Nie wszyscy, ale większość z nich. I wydaje mi się także, że większość tych ludzi, którzy tutaj przyjechali, po prostu przyjeżdżali tutaj w ślepo. Mieli już zaklepaną pracę z Polski i nawet nie wiedzieli, w jakie gówno mogą tak naprawdę tutaj wdepnąć. Boston jest jednym z najgorzej opłacanych regionów w kraju. Powiedzmy, że średnia tutaj zarobków tygodniowo jest mniejsza niż 400 funtów, gdzie średnia angielska to jest około tych funtów 550, a w Londynie 720. Ale to, że tutaj są niskie zarobki, ma także jakby jeden taki plus. Co się stanie go? Ale o tym powiem wam później. Tam widzę chłopaki pod kościołem, odpalili właśnie soczystego lolka. Aż mnie korci, słuchajcie, żeby podejść do nich i powiedzieć, żeby uważali. Bo tutaj w tym mieście podpalają za jaranie blantów. Chłopaki! O, widzisz? Usłyszeli mnie, już idą. Wiesz, ja dzisiaj mam jakieś takie dary. W 2016 roku w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. No i słuchajcie, Boston po raz kolejny pobił rekord. To w tym mieście 75,6% osób zagłosowało właśnie za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ciekawe dlaczego? Może przez to, że Boston został uznany za najmniej zintegrowane miasto w całym Królestwie? Jak najłatwiej podkupić Anglika, będąc w jego mieście. Otworzyć biznes. I tutaj w Bostonie to się udało. Polska restauracja. Pasi Konik. Polski sklep Kubuś. Tu mamy kolejny sklep, taki trochę oszukany, ale niech będzie, że też polski. A tutaj kolejny polski, trochę też podrabiany sklep. Widać taki off-licensing z polskimi produktami. Raz, dwa, trzy sklepy na tej ulicy. I generalnie chyba Pasi Konik dla wszystkie. Na tej ulicy oczywiście. Jesteśmy na West Street, cały czas w Bostonie. Ulica, która jest no chyba najbardziej taką wschodnioeuropejską ulicą w tym mieście. Kiedyś, słuchajcie, to była normalna taka high street, typowo brytyjska, no ale od czasu, kiedy zaczęli tutaj zjeżdżać imigranci z Europy Wschodniej i Środkowej, to ta ulica się no zmieniła nie do poznania. Patrzcie,
jeden sklep, Baltic Food Store. Idziemy dalej. Obok Baltic Food Store jest kolejny Baltic Food. Tym razem Supplier of Eastern European Foods. A obok tego jest Bucharest Grocery Shop. Słuchajcie, patrzcie dalej. Następne dwa sklepy mamy Eurostar, czyli też sklep chyba wschodnioeuropejski. A dalej mamy Euro Drinks and Foods i flagi Turcji, Łotwy, Rosji, Polski w środku, Litwy, Unii Europejskiej, którą tak tutaj wszyscy kochają w tym Bostonie, no i Wielkiej Brytanii, która bardziej jeszcze tutaj jest kochana. To tacy nasi unioniści tutaj. Nie wiem dlaczego, ale czuję się troszeczkę jak w takim Belfaście. Na przestrzeni raz, dwa, trzy, no nie wiem, może 200 metrów mamy kolejny sklep, gdzie możemy kupić ser salami, ser edamski, kapuchę i mleko łaciate. Siema. Tutaj mamy upadłe już chyba biuro podróży jakieś. A jak Jarku się odwrócisz, kolejny Europe Express, czyli sklep z polskimi, no i generalnie z artykułami z Europy Wschodniej. Food Plus, kolejny wschodnioeuropejski market. Wow! Powiem wam, nie byłem tutaj w tym mieście wcześniej i takiego czegoś się nie spodziewałem, nie? To jest chyba najbardziej polskie miasto w Wielkiej Brytanii, w którym byłem i chyba w ogóle jakie istnieje. Nie wiem, może się mylę, możecie mnie poprawić w komentarzach. Słuchajcie, West Street jeszcze się nie skończyło, a już ile sklepów mamy. A tutaj kolejny sklep Tatry, a naprzeciwko sklepu Tatry Euro Plus. Kolejny sklep Central Food. Słuchajcie, ja się naprawdę nie dziwię, czemu Anglicy tutaj tych Polaków nie lubią. No wyobraźcie sobie taką analogiczną sytuację w Polsce, nie? Przyjeżdża do nas, powiedzmy, no taki, my i Anglicy to jesteśmy zdecydowanie inni kulturowo, więc nie mówimy tutaj o Ukraińcach. Powiedzmy na przykład, że przyjeżdżają do nas Grecy. I teraz idziemy sobie takim deptakiem w Sopocie. Tyle samo mieszkańców co tutaj, 35 tysięcy. Wyobraźcie sobie, że na tym deptaku co drugi albo co trzeci sklep jest grecki, nie? No, można byłoby się w jakiś sposób wkurzyć. Więc nie dziwię się, skąd te 75%, ale 75% oczywiście na nie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ale z tego co przeczytałem, to chyba ostatnio robi się coraz tutaj lepiej i jednak ta polska społeczność jest tutaj coraz bardziej akceptowana. Mogę się mylić, jak się mylę, napiszcie w komentarzu. Dawaj, szybko! Szybko, Jaro, szybko, szybko! Kurwa mać! Ty prawie bym się wywalił. Na słoiku delikatesowej, ja pierdzielę. Jarek i Rado na pontonie w Bostonie. Który to Jarek, a który to Rado? Piszcie w komentarzach. Wcześniej wspominałem, że w Bostonie jest bardzo kiepsko z pensjami. No jest kiepsko. 400 funtów średnio tygodniowo, poniżej nawet 400 funtów tygodniowo, to jest naprawdę słabo. Ale za to bardzo dobrze prezentuje się tutaj rynek nieruchomości. Słuchajcie, na przykład ta nieruchomość tutaj, która jest zresztą na sprzedaż, wiecie ile kosztuje? Kosztuje 65 tysięcy funtów, czyli idę po prostu jutro do banku i to kupuję. Od razu dostaję kredyt, wpłacam depozyt i mam tą chatę. Nie no, żartuję, nie chciałbym tutaj mieszkać. Generalnie w Bostonie są tanie mieszkania. Ta akurat, z tego co widziałem na ogłoszeniu, ta Havira, to są 3 pokoje. No, tak leciutko trzeba to wyremontować. Myślę, że jeszcze ze 30 tysięcy dobre trzeba by to wrzucić. Ale na przykład za 100 tysięcy już macie troszeczkę większe i fajniejsze domy niż to. A na przykład za 170 tysięcy macie kompletnie nowe budownictwo, powiedzmy gdzieś na obrzeżach Bostonu. A na przykład jak chcecie wywalić pół bańki, no to już macie naprawdę wielką, taką porządną chatę. Słuchajcie, za 65 tysięcy w Londynie to się nawet garażu nie kupi. No. W mojej dzielnicy, jakbyście chcieli kupić dwupokojowe mieszkanie, to jest minimum 600 tysięcy, czyli 10 razy więcej niż... Przyjechaliśmy nad rzekę The Haven, która brzmi prawie jak heaven. Faktycznie, wygląda tutaj jak w niebie. Polany, tam Boston, katedra, port, fabryki. Prawdziwe cudo natury. Coś pięknego. Dawaj, Jaro, idziemy na spacer. Pięknie tutaj jest. Znalazłem kupę w Bostonie. Słuchajcie, to jest prawdziwa bostońska kupa. I ta kupa mówi, Urban, wdepnij we mnie. Wdepnij. Ale Urban jest mądrzejszy. Urban gówna nie dotyka. Bo jak wdepniesz w gówno,
albo włożysz w gówno kijek i tak pobełtasz w tej kupie, to będzie śmierdzieć, a my smrodu nie chcemy. Boston to jednak chyba naprawdę jest miasto rekordów. Słuchajcie, w połowie roku 2000 Boston został najbardziej otyłym miastem na całych Wyspach Brytyjskich. Prawie 1/3 mieszkańców była po prostu gruba. I tu teraz nie śmiejemy się z tych osób, bo były to osoby, które były chore, ale były to także osoby, które po prostu wpierdzielały niezdrowe jedzenie. A to na wyspach jest po prostu koszmarem. Jeżeli przejdziecie się jakąkolwiek high street w jakimkolwiek mieście, co zobaczycie? Zobaczycie fish and chips, zobaczycie różne miejsca ze smażonymi kurczakami, różne miejsca z burgerami, generalnie dużo, ale to dużo niezdrowej żywności. Swego czasu nawet osoby otyłe, wyobraźcie sobie tutaj, pobierały benefity. Dostawały normalnie pieniądze za to, że są otyłe i później rząd brytyjski się w jakiś sposób skumał, że te osoby to nadużywają i to ucięli. No i wtedy po prostu trzeba było iść, już nie wiem dokładnie gdzie, ale postaram się Wam znaleźć ten artykuł gdzieś i go wrzucić na dole. Te osoby musiały iść do osoby, która orzekała, czy Ty jednak masz ten progres w odchudzaniu. Jeżeli ten progres był i Ty traciłeś na tych kilogramach, to wtedy cały czas dostawałeś te benefity. Ale jeżeli te benefity pobierałeś, miałeś w dupie, leżałeś na kanapie i dalej wpierdzielałeś fish and chipsa, burgery i kurczaki, no to puh, ciach i to się wszystko kończyło. Słuchajcie, nawet ta otyłość tutaj ma swoją nazwę. I wiecie, jak oni to nazwali? Deprawacją społeczną. Więc jak już tak nazywają to po imieniu, to musi być grubo. Dobra, słuchajcie, powoli będziemy się zawijać z tego miasta, ale na sam koniec jeszcze pojedziemy w miejsce, które moim zdaniem jest najlepsze w tym mieście. I to jest to miejsce. Salon Mercedesa, Mercedes-Benz Boston. Tak, to jest to miejsce, gdzie 91% wszystkich samochodów wyjeżdżających stąd to są to samochody leasingowane. A jeżeli szukacie jakichś dobrych deali na samochody leasingowane, czy w Polsce, czy tutaj w Wielkiej Brytanii od Mercedesa, zapraszam w linki w opisie tego filmu. Polecam. Urban w Bostonie. Czy opłacało się tutaj przyjeżdżać 120 mil z Londynu? Jak najbardziej. Z tym, że jak najszybciej chcę już stąd spadać. W sumie to jeszcze zajedziemy na stację zatankować Merolka, bo tutaj jest tania waha, to skorzystamy z tego. No i to będzie nasza chyba ostatnia wizyta w Bostonie. Chyba więcej do tego tematu już nie wrócę. Zapraszam do Londynu. Trzymajcie się, hej, pozdrawiam.